Witajcie. Z tej strony znowu Starkej i widzimy się wyjątkowo w Sekiro. Co prawda niedawno mówiłem, że Sekiro mi trochę wkurza i w ogóle, że chciałbym sobie od niego odpocząć. Terrarii. Powiem wprost, dalej to jest aktualne, jednakowoż... No, jutro mnie nie ma. Chciałem w sumie dla was to dzisiaj, bo... No, kontynuując, no po prostu nagrywam to dzień wcześniej. Więc dzień, w którym widzicie ten odcinek, to mnie nie było w domu. Byłem po prostu mocno zajęty, nie miałem jak nagrać. Ja stwierdziłem, że dawno nie grałem w Sekiro, poza tym dużo osób krytykowało mnie za to, że grałem padem, to chciałem spróbować klawiaturę i myszkę. No to stwierdziłem, że a czemu nie, spróbujemy. Poza tym przypomniałem sobie, że jest tu jeden miniboss, którego jeszcze nie pokonałem. A nie należą do szczególnie trudnych, więc warto byłoby spróbować. Tak więc no, gramy w Sekiro. Nie pamiętam co i jak za bardzo. Tylko tyle, co gram na klawiaturze i myszy. Pierwszy raz. Tak więc, no, ciekawy będzie. Dobra, którym tylko był mój hak? Okej, dobra, pamiętam. Okej. Nie ten guzik. Dobra. Teraz... I self-kill. Nie wiem, czy zrozumieliście cokolwiek, ale pozbyliście właśnie najgroźniejszego oponenta. Tak po prostu. Co prawda nie dostałem za to boskiego konfetti. To jest trochę smutne, bo jednak... Odkryłem, że tego minibossa nie pokonałem właśnie zbierając konfetti. Pochwalę się, zdobyłem aż jedną sztukę. Tak więc widać, jak wspaniale mi idzie. No. I na razie mogę powiedzieć, że przyjemnie się chyba korzysta z tej klawiatury i myszy. Oczywiście to jest wstępne. A, dobra, co nie tutaj. Może stwierdzę, że jest lepsze, może, że jest gorsze. Mniejsza o to. Po prostu odcinek karobie. A tej skrzynki nie kojarzyłem. No. Więc tu jest ten gościu. Ma swoich sługusów, ale i tak początkiem wszystkiego chciałbym, by było... A, już mnie zauważyli. No jasne. Dobra. Właśnie chciałem zrobić... to... zabójstwo z zapleca, że tak to nazwę. Ale się nie udało, jak widać. Więc cóż, będę musiał się z nim mierzyć jak równy z równym. Dobra, może prawie jak równy z równym. Bo jednak ja jestem już na zdecydowanie wyższym etapie niż byłbym normalnie mierząc się z nim. Chociaż ma tą przewagę, że gram klawiaturą, więc sterowania nie znam. Pewnie będzie mi się plątało bardzo często. Czemu mi się ciągle wydaje, że spacją mam uniki? Nie wróży to nic dobrego przeciwko temu oponentowi. I ciągle mi mylę skok z unikiem. Dobra. Może się uda. Wow. Dziwne, że tak długo przeżyłem, patrząc na sytuację. Dobra, połowa walki za nami. Jak połowa walki za nami, to i śmierć przed nami. Bo oczywiście nie mogę bezproblemowo sobie takiego oponenta pokonać. Nie, skądże znowu. Jaj, na odcinku pokonać minibossa bezproblemowo? Wow. No jasne, i się zaczyna. Dobra. Spokój. Koncentracja. Może jeszcze go pokonam.
Oj, nie wykorzystałem okazji. Dobra. Mniejsza o to. I dziabnięcia. Wow, uniknąłem. I oczywiście nie chodzi o to, że zeskakujesz tym, że udało mi się uniknąć, tylko że zamiast właśnie znowu skoczyć, jak to mam zazwyczaj, kiedy on robi ten atak swój w wyskoku. No niestety. Ale właśnie użyłem uniku zamiast tamtego całego. Wow. Pokonałem mini bossa na jednym wskrzeszeniu. No, na klawiaturze i myszce. Wow, dobra. Jestem bliski śmierci, ale granulek trochę nazbierałem, więc zażrę jeszcze jedną i wyeliminujemy tam jego popleczników. Wow, mimo tego całego chaosu i nie ogaruj w ogóle. A, to dlatego mnie zauważyli. Dobra, jakie mam narzędzia? Jeśli to wymienię na... Nie, na shurikeny za mało biję. Nie, w ten sposób tego nie zrobię. Muszę to zrobić standardowo, czyli... Tak to nazwę, na pełnej świni. Moja siła ataku już raczej mi na to pozwala. Tak. Zdecydowanie. Dobra. Dużo ryzykowałem, ale... No mamy czarny proch, mamy popiół, udało się. Co my tu mamy? Bo powiem wam szczerze, nie pamiętam, co jest w tej skrzynce akurat. A, fajne. Ale spodziewałem się czegoś trochę lepszego. No więc, w sumie, jeśli już jest ten odcinek, już się zajmuję takimi sprawami, to... Może spróbujemy jeszcze z jednym minibossem, nad którym ubolewałem ostatnio. Jeśli pamiętacie, to dobrze, jeśli nie pamiętacie, kto to był, to szkoda. Więc podróż to było... Chyba też zamek, ale... Tak, zamek... Tak, zbiornik w Waszynie. Tak więc... Było tu chyba też dwóch nawet minibossów, których nie pokonałem. Nic się nie mylę oczywiście. I żeby nie było, biorę z to. Jakoś tak bezpieczniej się czuję, posiadając... Dobra, nie wiem po co tu lazłem, ale kontynuując, bezpieczniej się czuję posiadając ze sobą to przeciwko tym minibossom, na których dzisiaj zmierzam, niż posiadając, no, tą standardową moją technikę bitewną, z której korzystałem, co ciekawe, częściej od tego, a jednak... No, kontynuując, a jednak mniej ją, że tak to nazwę, ogarniam. Dobra, po co ja się tak bawię w to wszystko? Dobra, lecimy dalej. I chyba tutaj powinien być. Tak. Teraz wykorzystujemy przewagę tego, że on już tam siedzi, do zrobienia czegoś takiego pięknego. Nie wierzę. Tak zamyśl, tylko ja potrafię. Nie wiem, czy to ma zasługa moja, czy czysto. Czy może klawiaturowa, czy może po części. I tak, tak, że tak, że tak to skrótowo określę. Ale oczywiście, musiałem po prostu znowu zużyć chociaż jedno wskrzeszenie. Wow, ale poza tym mi tak dobrze idzie. Złom magnetyczny. Kolejny koralik. Jeszcze jeden i będziemy mieli więcej życia. Wow. Chyba ta moja przerwa z Sekiro naprawdę dodała mi werwy. I ogólnie mówiąc,
jestem świadom tego, że wiele obszarów tej wymaga jeszcze paru innych sprzętów, żeby je dobrze eksplorować. Ale no ja, jak ja mam to zrobić, skoro ja sobie nie radzę z niczym w sumie? Czyżby? To te. Czyli tutaj było to miejsce. Jeśli się nie mylę. A proszę, nie, dobra, jednak. Myślałem o trochę innym miejscu, powiem wam szczerze. Bo to wiem, co tam jestem, jestem arena. Pamiętacie, jak to. No, dobra, może nie będę w ten sposób gadał, bo w ten sposób. W sumie w ten sposób. Nie będę opowiadał tego w taki sposób, bo w ten oto tok rozumowania nic nie przyniesie. Dobra, nieważne, już się przyłączę sam ze sobą. Ale kontynuując, no. Spodziewałem się innego miejsca, do którego może też pójdę. Chociaż, no nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. Póki co po prostu lecimy dalej. Na mojej krucecie przeciwko bossom. Mam dwa wskrzeszenia, które chciałbym zachować, bo jednak nie lubię ich wyfarmiać, chociaż wielki problem to raczej nie będzie. Tak więc teraz tak. Na jeszcze spowolnionym tempie skradania, że tak to nazwę, idziemy. I trzeba wyeliminować wszystko, co się tu rusza. W ten sposób znacznie ułatwię sobie starcie z pewnym, no, też minibossem. Właśnie, czemu? A, dobra, wiem w sumie, czemu się nie skradało, ale mniejsza to, idziemy dalej. Na klawiaturze się, przyznam, dużo przyjemniej gra, niż się spodziewałem. Na pewno łatwiej mi jest wykonywać większość manewrów, których na padzie bym nie mógł wykonywać, ale bardzo często przez przypadek zdarza mi się zarzucić jakieś tam, no, użycie protezy zamiast, dajmy na to, czegoś, co chciałem. Okej. Teraz pozbywamy się jego. Coś dostałem, ale pewnie nic przydatnego. Popiół. Będzie nam niszkę. Ej, ja tędy nie lazłem? No dobra. Mniejsza o to. Jestem dwóch tych większych. No z nimi sobie za dobrze nie umiem poradzić. A poza nimi jest jeszcze dwóch tych tutaj samurajów, pseudo. W sumie nie wiem, czy to są samuraje, czy bardziej to są jacyś tam żołnierze zwykli. Ale jakby nie było, muszę ich wszystkich wyeliminować spokojnie. Ogólnie, jak patrzę na ich wygląd, czasami bardziej przypominają, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale ogólnie było gdzieś takie określenie na, że tak to nazwę, chłopów bojowych, czyli po prostu chłopów służących w armii. Nie jestem pewien, czy to oni, czy nie. No. I czy to określenie jest prawidłowe? Oj, dobra, widzi mnie. Więc teraz chwilę spokoju, aż sobie pójdzie. Jeden z drugim. Jak sobie polazą, to mogę spokojnie zająć się tamtym. Tak, dobra. Okej. Teraz moim celem będzie właśnie. Jezu, już mnie wziął i zauważył. Super. Mam nadzieję, że chociaż tylko jeden z nich. Bo właśnie moim celem jest teraz wyeliminowanie tej dwójki, która bądź co bądź jest największym problemem, jeśli bym chciał się tutaj mierzyć. Owszem, samuraje czy tam, no po prostu ci zwykli też znacznie uprzykrzają życie. Ale bez tamtej dwójki teraz sobie poradzę z, że tak to nazwę, z panem Jidą. Oni w sumie też są uprzykrzeniem, jak mówiłem, ale nawet jeśli zwykły oddział by zostały, to wydaje mi się, żebym sobie poradził. Dobra. A teraz to, co chciałem w sumie zrobić od początku. Do ściany, w ten sposób. Na tamtego. Tak. Ten sobie idzie. Rzucamy, no, odłamkiem naczynia, może przyjdzie. Zainteresowanym wielce, co tu się stało. Wcale nie jest tak, że głowa mi wystaje z kamieniów, nie, wcale. No. Tak więc zwykły oddział wyeliminowany. Teraz jeszcze tylko największy problem. I to i metaforycznie, i ogólnie. No zobaczcie, przecież oni są olbrzymi. Jeśli wyeliminuję jednego z nich, drugi nie będzie aż takich problemów.
Ale jeśli nie wyeliminuję żadnego, to będzie tak jak teraz. Czyli znowu konieczność chowania się po krzakach. A, to sterowanie mogłoby, powiem szczerze, być lepsze, ale nie chcę się go zmieniać. Tak więc pozwólcie, że ponarzekam sobie co jakiś czas na to, że nie potrafię go ogarnąć. Ale tak czy jak będę wychwalał sterowanie klawiaturą, bo jest dobrze zrobione w tej grze. Dobra. Po raz kolejny, może będzie jakiś tam... Nie, za daleko stoję. Zresztą dwójkę może udałoby mi się zostawić, wiecie co. Tak, chyba nawet w ten sposób spróbuję do tego podejść, żeby zeliminowania tej dwójki, bo jednak... No, że tak to nazwę do usranej śmierci, za przeproszeniem, no po prostu... sobie z nim nie poradza, odcinek chciałbym mieć jak najbardziej treściwy. Więc wspinamy się. W sumie tam mogłem chyba jakąś gałąź chwycić, ale nie jestem pewien. Dobra. I jest dziurka z tutoriala. Nieważne jakby to brzmi, nieważne jak to brzmi. Dziura z tutoriala jest. Włazimy tą samą trasą. Nie, 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 nie. Nie. Cię naprawdę aż tak teraz zlamiłem. Ciekawe, czy już to sprawdzałem, czy nie, nie pamiętam. Pewnie sprawdzałem już, ale no, jak mówiłem, nie jestem pewien. Więc okej, łykamy kolejną tabletkę. Bo jednak tykwy wolę mieć na bitwę. Idziemy w tryb skradania się. Że tak nazwę, nawet spowolniony tryb skradania. Okej, okej. Obszar rozległy, ale chyba nie widać tutaj żadnych zagrożeń, że tak to nazwę. Więc idziemy do niego na spokojnie. I w plec. Dobra. I spróbujmy go z tego. Nie. No, bez przesady. On nie przełamuje po... Po chwili już, przynajmniej. No, nieostrożnie gram, powiem szczerze. Strasznie nieostrożnie. A, rozproszony, poza tym, jak mówiłem, trochę na prędce to robię. Dobra, tykwa się kończy. A gościu dalej, jak był żywy, tak jest żywy. Super, jeszcze tamci się plączą. Czyżby? Jeśli tak, to też jest mój koniec na 5 pierdlionów procent nawet. Dobra. Nie wiem, czemu tam spadłem, ale... No ale spadłem, dobra. Teraz jest odpowiedni moment. I proszę. Bez wskrzeszenia. Ze sporą dawką, co prawda, użyć tamtego wszystkiego. Ale boss zrobiony. Kolejny do listy. I przy okazji możemy zwiększyć ilość życia. Ej, chwila. Czy... Czy zdał się chwycić? Chyba nie sprawdzam, powiem wam szczerze, nigdy tego czegoś. Pewnie tu nic nie ma. Okej, fajne. Fajno. Tylko dalej, to jest nic takiego istotnego. Dobra, mamy bardzo dobry czas, więc w sumie mógłbym jeszcze... w sumie bardzo... już tak się trochę plączę, ale mógłbym jeszcze dużo, 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 nawet bardzo dużo rzeczy zrobić. Tylko, że nie mam pomysłu co, więc... pozwólcie, że... póki co szybko spróbuję powrócić... do bezpiecznego miejsca. Hmm.
Może nawet bym poszedł, nie wiem, zobaczyć, czy mogę jakieś narzędzia, protezy ulepszyć. Tak, w sumie wiecie co, to będzie dobry pomysł. Tylko gdzie ja mam ten posążek, bo oczywiście musiałem go wyekwipować w czasie, kiedy nie umiem obsługiwać wszystkiego. Dobra, do świątynki zaniedbanej. I w sumie, miejmy nadzieję, że znajdą się jakieś fajne narzędzia. Bo trochę nazbierałem pieniędzy. Materiałów nie brakuje. A im więcej tego nazbieram, tym lepiej dla mnie. Bo łatwiej potem będzie mi robić to, co zapragnę. Pogadam też oczywiście z tym handlarzykiem. Po raz kolejny będą te same teksty. Ale cóż, nie moja wina. Więc tak. Magnetyczny parasol, potem co i... Ej, chwila, ja tak po prostu mogę to zrobić? Myślałem, że potrzebny jest lazuryt. A nie, dobra, to był problem. I tak wiem o lazurycie, bo bawiłem się dużo narzędziami i trochę widziałem, chociaż nie wiem, jak go zdobyć. Dobra. Tak więc to już mam zrobione. Zacznijmy może od... w sumie... Nie wiem, co byłoby najistotniejsze dla mnie. Może to bym próbował osiągnąć, bo jednak z tego co kojarzę, to było ciekawe. Nie bawiłem się tym za bardzo. Tutaj nie mogę. Ale z drugiej strony mocniejszy parasol. Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem. Ja już sam nie wiem. Stać mi na dwa ulepszenia, to bym zaczął w sumie. Tu są tanie, dobra, to zrobimy to jeszcze takie bardziej podstawowe, będzie ich więcej. I nie ma kasy. A sakwę jednak chcę zostawić na krytyczne sytuacje. Właśnie, muszę zobaczyć, czy mam jakieś nowe narzędzie do zamontowania jeszcze. Nie, wszystko mam, więc... Dobra, lecimy teraz do handlarza kolejnego. Hey there, friend. Still have some business with me? Zobaczę, czy on miał coś przydatnego. Mogę zainwestować w sakwy, żeby tego nie tracić i w sumie to... Until next time, friend. Czy mi ja wyłaziłem z handlu? Hey there, friend. Still have some... Dobra. 2000 potrzebuję, mam tyle, to ciężka sakwa. Jedna lekka. I jeszcze dwie ciężkie. Bieramy nasiono. Nic innego takiego znacznie przydatniejszego tu nie ma. Lecimy do Emmy. A potem może, tylko jeszcze zanim coś to bym pojawił się może w... To było pod zamcze? Nie, mi się wydawało, że to było... Nie, musiało być jeszcze pod zamcze. Nie, no... Nie... Nie mogę znaleźć. Stary grup, platforma, dojo, nie, no, zamek... O, wejście do opuszczonego lochu, dobra, jest. Czas odcinkowy mam nawet bardzo dobry, powiem wam szczerze. Nie muszę się przejmować niczym. Ale... Tak czy ja chciałbym jeszcze coś spróbować zrobić może. Dobra. Tylko najpierw najważniejsze. On posiadał cokolwiek takiego. Koralik modlitewny, dobra. Za 1400 mogę koralika kupić. Część maski. I w sumie nie ma nic takiego. Ale koralika kupię. Będę przynajmniej wiedział, ile mi brakuje rzeczywiście. A tak to może kiedyś zapomnę. Dobra. Więc tak, koralik. A za pozostałe biorę lekką sakwę, bo niby 10 monet na tym tracę, ale... A propos koralików, właśnie miałem chyba się czymś zająć, no i oczywiście. Dobra. Cechy fizyczne, tak, to będzie nie wiem który. Czwarty, no, fajnie. Super. Pasek zdrowia coraz ładniejszy. Hmm.
Wiecie co, tak jeszcze bym spróbował sił z nim, bo z tego co kojarzę. Nie wiem, czy ja sam to odkryłem, czy ktoś mi to przekazał, ale... Starcie z nim polega na tym, że aby go pokonać, trzeba włócznią zerwać mu pancerz. Nie pamiętam, czy on się zaleczał do minibossów, czy nie. I czy jest to rzeczywiście... Właśnie oni mówili, jeśli chodzi o ten pancerz cały. Ale sprawdzę. Nie. Nie. Mówiłem, sprawdzę, nie zginę. Tak. Czyli to o nim chodzi, czyli to o niego chodziło. Dobra. Na niego nie zmarnuję wskrzeszenia, nie ma przebacz, nie. Nie zmarnuję, powiedziałem. Tak, wiem, że zmarnowałem sporo tych tamtych, ale no, chciałem po prostu mieć pewność, że go dobiję. Czyli to był zwykły przeciwnik. Super. Ej, czy to był... to jest taki delikatny chyba wskazówka, patrz, tam jest ten teren. Dobra. Mniej więcej udało się coś ogarnąć teraz, kiedy już sprawdziłem wszystko, co chciałem sprawdzić. Nie ten przycisk znowu. Bierę parasol na wszelki wypadek. Chociaż i tak rzadko kiedy z niego korzystam. I ważne miejsca, komnata kurą. Leci im tym razem już zwiększyć ilość tykw. I w sumie to chyba będzie tyle z tego, co miałem zrobić. Chyba tyle. I'm glad you've come, Master Wolf. There was a dragon rot back then. It is my... Dobra. Nic nie mam takiego, więc kolejna tykwa i tutaj... A, to mam więcej niż jedno nasiono. Super. Czyli mam 8 tykw. Przepływ mocy wielki z tego będzie. Tylko muszę odpocząć, a nie tylko kliknąć na posążek, bo oczywiście, nie wiem, z Dark Soulsy mnie rozleniwiły w takich kwestiach. Chociaż, bądź co bądź, dawno nie grałem w Dark Soulsy, więc... Czy da się powiedzieć o tym, że mnie rozleniwiły, skoro w niej nie grałem? Dobra, mniejsza o to. Są takie przemyślenia, które są niekoniecznie dobre dla mnie. Inne, że... A, dobra, miecza nie mogę wyciągnąć, dlatego. A coś chciałem sprawdzić, nie pamiętam już, co to było. Dobra, serio, wybaczcie, nie pamiętam. Więc na zakończenie może pokażę wam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Dla was może fajną. W sumie dla mnie to będzie bardziej wyzwanie niż fajna rzecz. I na tym zakończymy odcinek, nieważne czy się uda, czy nie. Tylko dopóki pamiętam, usunę to z paska, a dodam sobie posążek. Tak, dobra. Tak, to będzie ten oponent. Muszę pamiętać o tym. O, punkt. Super. Dobra. Chyba nie pokazywałem ostatnio, ale jest bardzo fajny skrót. Zbadano ekran wczytywania. A nie, to było tylko tyle. Nie dziwię się, że tak było, bo jednak notatka. I nie pokazywałem tego na stówę. Wiecie, to do miejsca, w którym nie chciałbym być, ale na zakończenie, dla podkręcenia emocji, spróbuję właśnie swoich sił z Headlessem w sumie. Może powinien się w sumie pozbyć terroru, ale ja chcę spróbować bez tego. Dobra. Dobitnie pokazał, co myśli o moim graniu bez wykorzystywania materiałów antyterrorowych. Tylko do tej pory nie do końca wiem, dokąd prowadzi to miejsce, że tak to nazwę. Okej. Jest headless, czyli bez głowy. Ale poza nim jest tu cokolwiek. Nawet nie będę bawił się w posążek chyba. Tylko... I żeby nie było, zmierzę się z nim. Ale w momencie, kiedy będę miał i konfetti, i czas. Póki co wracamy do dzwona. I z takim w sumie... Chciałem
chciałbym się powiedzieć pięknym widokiem, ale niestety przeciętnym, no kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało, jeśli tak, to zostawcie, no, palce w górę. Jeśli się nie podobało, możecie zostawić w dół, pozwalam wam. No i oczywiście napiszcie, co sądzicie o moich lamach, moim prawidłowym prowadzeniu czegokolwiek, czy coś, no po prostu, dobra, starczy tego, do następnego, hej!